ma majówek w powiecie mrągowskim w gminie Mikołajki, bo jest moto majówki na torze rajdowym. Jak widać, impreza udana. No myślę, że tak. Dopisała nam liczba załóg. Zgłosiło się bodajże 44 załogi. Tyle stanęło na starcie, tyle załóg odbyło odbiór administracyjny, więc no, mamy coraz lepszą frekwencję na tej imprezie. Tutaj stawiamy na bezpieczeństwo. Tor jest bezpieczny, są bandy, mamy w pełni profesjonalne zabezpieczenie, więc można dać bezpieczny upust swoim emocjom. Nasze zaproszenie przyjął Krzysztof Hołowczyc, który zgodził się poddać licytacji trzy przejazdy, z których dochód w 100% zasili konto leżącego w śpiące Łukasza Nowakowskiego. Jak się jeździ po tym torze? Fajnie, no jest to chyba jeden z najlepszych obiektów w Polsce. Dzisiaj trochę ślisko, dlatego że jest sucho. Majówka za dobra wyszła, same słońce, tak? Dla turystów ok. Dzisiaj dla nas przydałby się trochę deszcz. Kiedy dostałem to pytanie, czy tu się pojawię i czy wesprę zbiórkę dla Łukasza funduszy, powiedziałem oczywiście od razu tak, bo tak jak mówię, z jednej strony bardzo szczytny cel i wierzę, że Łukasz się obudzi, wierzę, że będzie z nami, wierzę, że komunikacja, która daje nam tyle radości, szczęścia, jest także niebezpieczna. Musimy mieć tego świadomość, to jest też pewne przesłanie i ja myślę, że jesteśmy już wszyscy tak bardzo tutaj zżyci z tym torem, z tym miejscem. Myślę tu nie tylko o lokalnych kierowcach, ale tych z całej Polski, że to jest miejsce trochę magiczne, trochę takie wyjątkowe w skali całego kraju.